Witam wszystkich, jestem Shrunk. W tym odcinku zagrajemy w Duke Nukem 3D, kontynuujemy naszą przygodę z tą grą. Życzę wam miłego oglądania. Tutaj zrobiły się jakieś szalone schodki. Jestem pewien, że tam można doskoczyć. Tylko kurczę jak. Może na jakiejś adrenalinie, jak się ma adrenalinę, może tam da się doskoczyć, nie wiem. Jakieś tego może przejścia, nie? No dobrze, to wracamy tymi schodami. Zapiszmy grę. Może tam ten laser nas teraz pomniejszy. To by było ciekawe. Do nas strzeli, czy... Aha! Czy tam teraz musi być super jump? No ja i znowu te jumpy. Jump! Tak. Z takimi jumpami to tutaj całe zdrowie stracę. No kurczę. Taki Duke. Może tam trzeba trafić? Dużo rakiet, może rakietą. Nie, i może jeszcze raz tutaj rakietą. Nie, no cóż, więc... Pozostaje nam skakanie tam do upadłego. Może tak tutaj po ukosie. No kurczę, no. Dobrze, że zapisaliśmy. A może... Jak się to wyłączy, coś tutaj się pojawi. Można wysadzić. Nie. A, no dobrze, już wiem. Jeju, że nie zrobiliśmy tego wcześniej. Tak, i teraz sobie tam pobiegniemy. Czasem najprostsze rozwiązania przychodzą do głowy najpóźniej, jak człowiek próbuje wykombinować coś super niesamowitego. Aha, dobrze, i teraz to istne szaleństwo będzie musiało w nas trafić. Okej. Okay. No i co? No właśnie, może zaczekamy, bo to zaraz się skończy i tam... Zostaniemy zabici w tamtym miejscu. Z powodu powiększenia, a my tego nie chcemy. Apteczka. A nie, nie możemy jej teraz podnieść. Apteczka i udajemy się tam. Ja bym wolał do lawy nie wskakiwać. Chociaż gra ewidentnie nas o to prosi. No nie, chyba nie. No mam nadzieję, że nie. Wolałbym jakiegoś... super jumpa gdzieś zrobić. Czemu słyszymy jakieś dziwne dźwięki? Czy to oznacza, że tutaj jest jakiś gust na nas czeka? Nie, chyba nie. No dobra, więc robimy tego jumpa w tą lawę. I niemilcy już są. O kurczę, miliard tych niemilców. Gdzie jest trzeci? Aha!
Ten w ogóle jaki cwaniak? Co on tutaj za numer uskutecznia? Jaki cwaniak w ogóle, no? Dobrze. Udało nam się ładnie sobie z nimi poradzić, więc safe i... Czy tu nie ma jakiegoś sekretu? Nie. Nie, na nurka do lawy się nie da, więc... Sprawdziłem to przed chwilą. Okej, czy tu nie ma gdzieś jakiegoś sekretu? Ta sala aż prosi się o to, ale nie, chyba nic nie ma. Wszędzie nie ma sekretów, a potem kończymy grę i... trochę tych sekretów nieodkrytych mamy. A cóż, ja przechodzę tą grę pierwszy raz, więc... nie liczyłem na to, że uda nam się zdobyć... odkryć wszystkie sekrety. Dobrze, więc teraz udajemy się tutaj. Atomic Health. To nam może coś sugerować? Czy być może czeka nas miliard? Nie, nie ma chyba żadnych sekretów. Dobrze, udajemy się dalej. Poradziliśmy sobie z tamtym przeciwnikiem. Aha, to jest w ogóle jakiś pocieszny budynek, statek. Tu już zobaczymy, jak podejdziemy bliżej. Chodź tutaj, niemilcu. Czy my możemy tutaj tą ścianę jakoś zniszczyć? Nie. Dobrze, więc udajemy się dalej. Co za karę z pistoletu masz? I tyle, tutaj chciałeś przeszaleć i to nieładnie z swojej strony. Tam się widzę pocieszny potworek, więc rakieta go nie ominie, chciałem powiedzieć, i go ominęła, no nie no. Wyszło to wszystko pociesznie. Tutaj. Ja wiem, że ja może tych save'ów trochę robię sporo, ale w sytuacji, w której byśmy mieli save'a 2-3 minuty wcześniej, to byłoby niefajne. Nie wiem, chyba ogarnę w najbliższym czasie te quick save'y, żeby po prostu tych save'ów robić trochę mniej, tych normalnych. Czy tutaj nie ma jakiegoś sekretu? Zawsze jak szukamy sekretów, to ich nie ma, a jak ich nie szukamy, to są. No tutaj tak się prosi przy tym jumpowaniu o sekret. Kurczę, co się dzieje? Co oni tu? Co to był za numer? Nie wiem, wyskoczyli i spadli? No! No nie, no jej. Oczywiście Duke poszedł w ich ślady. Duke powiedział... ja jumpuję razem z wami. No i teraz widzicie, że te save'y często się przydają. No! Kurczę! Każdy kolejny skok gorszy od poprzedniego. Jak ja to mówię, to nie tak miało być. Panie Milec i jego kolega. Niemilców dwóch. Więc... okej, udało nam się. Czy ten pancerz nam sugeruje jakąś walkę z ciężkim przeciwnikiem? Może jednak tutaj użyjemy rakiety. Trzy rakiet mamy sporo, a...
misja nam się powoli kończy. Nie, tutaj tego podnieść nie możemy. Okej, no i co dalej? No okej, fajnie, wyszliśmy sobie tutaj, no ale... Może to. Okej, bardzo ładnie. I czy my tam mamy zrobić jakiegoś... bliskiego jumpa? Zobaczmy. Chyba tak. Dobrze, to jest tutaj. Sprawdźmy, czy nie ma na ścianach jakichś sekretów. Sekretów nie ma, ale są rakiety. Miliard amunicji. Nie, to już jest pewne. Tam będzie jakiś boss. To już jest pewne. Tam będzie jakiś boss, więc... jakieś szalone wybuchy. Okej, okay, nasz pierwszy boss w grze. Kurczę, czemu on tak wali za miliard? Dostał heada z rakiety i on na to hahaha. Nieładnie z jego strony. Są takie seryjki, wali pocieszne. Wywaliśmy z rakiety. Tu tak, jesteśmy schowa... Tak. Okej, okay, jeszcze raz. Musimy, widzę, podejść do tej walki. Walczymy z tym bossem. Czekajmy, aż tą swoją seryjkę skończy. Może to jest... on zmienia kolor, może to jest tak, że on wtedy jest nieodporny na obrażenia. Jak stoi w lawie. No. A czemu w tej lawie stać nie chce? Okej, wywalił nam seryjkę. Więc jeszcze raz. Dobrze, więc teraz zabijemy tego bossa. To tak nie może być. Że on nam robi tu jakieś sceny. Ma te swoje seryjki dość pocieszne. Mam wrażenie, że jak on stoi właśnie w tej lawie, to nie, może dostaje podwójne obrażenia. Albo w ogóle może mu te obrażenia zadać. Kurczę, on tak biega z tym miniganem, jakby biegał z pistoletem. Co on tak szturmuje nas? Haha.
No dobrze, więc po tym jak Duke pozbył się krwi i mózgów ze swoich butów, zbadał ten statek obcych. Monitory pokazały statek obcych znajdujący się ponad ziemią z dużą ilością małych statków. Jeden pokazał z bliska i one wszystkie posiadały te kokony kobiety, które były ciągle żywe, takie jak Duke wcześniej spotykał. No i Duke włączył sekwencję autodestrukcji. No i stwierdził, że nikt nie będzie porywał naszych kobiet. No dobrze, więc udało nam się przejść ten epizod. Zabiliśmy większość przeciwników. No i nie odkryliśmy żadnego sekretu. To jest niesamowite. Nie wiem jak, staraliśmy się, sprawdzaliśmy wiele miejsc. I przy tych jumpach, i w lawie, i za wodospadami, i wszędzie. No i tych sekretów odkryć się nam nie udało. Cóż, nie jestem z tego powodu zadowolony, no ale jak widzieliście, staraliśmy się naprawdę tych sekretów szukać. Więc jak to się stało, powiem szczerze, nie wiem. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Dzięki za oglądanie.